To będzie nasz trzeci test. Teraz sprawdzimy sobie, jak wyglądają misje w APM. No już noc się robi, więc mam nadzieję, że jeszcze cokolwiek będzie widać. A może tak zrobimy, żeby mi było wygodniej. Tutaj macie widok. Macie widok na kopterka. O, a ja wam pokażę, tutaj pewnie będziecie widzieli podgląd, jak się planuje misję. Więc tak, wchodzimy w tryb edycji. O, najprościej, ja sobie tutaj skasuję może poprzednie punkty. O, i zrobimy sobie nowe punkty. Najprościej, można dodawać ręcznie, albo można po prostu kliknąć sobie taki zawijasek. I teraz rysujemy sobie taką ósemkę. O. Teraz powstają nam punkty, można te punkty zmieniać, można im zmieniać, kliknąć, zmieniać im wysokość, gdzie on ma być. Tak to wygląda. Ja myślę, że na internecie znajdziecie dokładnie, jak to planować, ale nie będę was tutaj zanudzał. Teraz klikamy sobie, żeby wgrać tą misję do sprzętu naszego. OK. Dobra. Mamy wszystko ustawione. Klikamy sobie teraz w auto. Teraz nasz kopter, kwadrokopter, powinien wykonać nam tą misję. Wy tam będziecie widzieli w podglądzie, jak to wygląda. On teraz leci do punktu numer 2. Teraz kieruje się na punkt numer 3. Ja tą misję ustawiłem taką krótką, żeby was nie zanudzać, ale tak też, żeby było blisko, żebyście widzieli, jak to się zachowuje. On się tutaj zakręca. Ma ustawione tak, że przy podleceniu do każdego z punktów podlatuje do punktu i obraca się w stronę następnego punktu. Przynajmniej tak to zauważyłem. O, teraz leci sobie do następnego punktu. O. I nie mam żadnego takiego jakiegoś dodatkowego oświetlenia, więc nie wiem, jak to będzie widać na filmie, ale teraz chyba wraca już do domu i ma jeszcze tryb, ma teraz tryb auto ustawiony, ale z tego, co widzę tutaj na podglądzie, przestał. Teraz jeszcze chyba jest auto. Ostatnio mi tutaj przyłączył w tryb powrotu do lądowania. Nie wiem, czemu teraz na auto ląduje, ale no, co za różnica. Ważne, żeby wylądował. Teraz jak widzimy, wykonał swoją misję. No i tak to mniej więcej wygląda. To ładnie ją widać.